wszystkim, witajcie bardzo serdecznie, siemanko. Ja nazywam się Brot, a to jest kolejna nasza przygoda z grami darmowymi Mario, grami przeglądarkowymi online. Dzisiaj przetestujemy sobie grę o wdzięcznym tytule Super Mario Crossover 2. Powiem szczerze, że nie znam tego tytułu. Ja wychowałem się na starym, poczciwym Mario, moi drodzy. Które grywało się na Pegasusie. No zobaczymy, co tutaj też dla nas mają tutaj przygotowane. Use arrow case to... OK. No dobrze, weźmiemy sobie poziom very easy i odblokujemy wszystkie postacie, moi drodzy. Niech będzie current. Bez tutoriala. I zaczynamy. Moi drodzy, zagrajmy sobie demonem, skoro jest domyślny na początku, no to moi drodzy, czemu nie? Sprawdzimy sobie, jak się nim gra. Na Z jest skok, na X podobno atak, na C specjal. No dobrze, no to lecimy w takim razie. Dobra. Na te grzybki możemy skoczyć. Pyk, jest punkcik. O, coś dostaniemy dzięki temu. Czy ja mogę teraz atakować? Chyba nie. Musimy pamiętać o tym. No dobrze. Ja, słuchajcie, pamiętam jeszcze Mario, jak grywałem na Pegasusie. O, tu nie da się wejść. Pamiętam, że w niektóre te się dało wejść. Dobra, punkciki zbieramy. Mamy tu ograniczony czas, więc trzeba się śpieszyć. Okej. O, i widzicie, jest tutaj sekret. No tak jak mówiłem, ja... Tu też mogą być gdzieś ukryte klocki tak naprawdę. Więc warto sprawdzić, podskakiwać. Chyba nie ma nic więcej. Mamy grzybka, ale tu chyba nic z nim nie zrobimy. No dobra, lecimy dalej, moi drodzy. To tak to wygląda. Okej. Okay. Gdzie nas przeniosło. Okej. Okay. Dobra, możemy tu już iść. Chyba przejdziemy ten etap, moi drodzy. O kurka. Musimy tu wskoczyć. Ale najniżej jak się dało. Co za słabizna. No ale etap ten przeszliśmy. Ja pamiętam... Oj, przesunę sobie tutaj może za głośno, to pewnie będę. Ja pamiętam, moi drodzy, jak to było na Pegasusach. Ja pierwszego Pegasusa dostałem, jak miałem... Nie wiem, byłem w podstawówce bodajże. Także kawał you unlock infinity cheat. No okej, cheatować to raczej nie będziemy. No i co? Weźmiemy sobie Luigi może teraz. Czemu nie? Zagrajmy Luigi. Zobaczymy, co on nam tutaj pokaże. Moi drodzy, no... Tak jak mówię, ja pamiętam... Musimy tu... Wow, dziwnie się tutaj tym steruje. Powiem szczerze. Jakoś tak ślizga się powierzchnia. Okej, okay, dobra. No to nas powiększy przynajmniej. Luigi się przyda. No i dobrze. Lecimy. No, powiem wam... O, tu więcej chyba razy możemy uderzyć. No, super. No, powiem wam szczerze, że no podróż pamiętam, bo ja mieszkam w małej miejscowości i pamiętam, że podróż, słuchajcie, no, za Pegasusem trwała... Autobusem się jechało ponad pół godziny. 40 minut nawet, więc tyle musiałem pokonać, jak byłem mały, z tatą jechaliśmy po Pegasusa. To było dawno, bardzo dawno. Jezu! Dorwiemy to! Upa! Co to nam dało? Tego nie wiem. Ale okej. Okay. Dobra, wyżłobimy sobie przejście tutaj. No i powiem wam właśnie pierwszą grą na Pegasusa, jaką dostałem. Kiedy już go kupiliśmy, to były właśnie Mario. Mario to była podstawa swojego czasu gier na Pegasusa. Były też tanki. Myślę, że w sumie w tanki również by warto było sobie, słuchajcie, pograć. Tylko tam już nie wskoczę. Szkoda. Albo i skoczę. O, proszę, mogę już strzelać teraz. To jest super opcja. Ojejku. Opa, przeskoczmy to. No właśnie, możemy lecieć. No i właśnie, szalenie popularne były te gierki. O panie.
Dobra. No i tanki się grało, pamiętam, był też Tetris, Contra przede wszystkim. No, piękne czasy, powiem wam. Nie nudziło mi się na pewno. O Jezu, ale to spartoliłem. Ojejku, ale moja... Ale to zrąbałem. No i słuchajcie, bardzo fajnie było wtedy. Naprawdę. Grało się w te tanki, w Mario, w innego tego typu gry. Na przykład był też Dizzy, pamiętam, więc może ktoś kojarzy. Jajkiem Dizzy graliśmy. Graliśmy też w... Może kolejną opcję weźmiemy. Jakaś, nie wiem, Link postać. Jeszcze inne rzeczy były, moi drodzy. Ło, proszę, on... Super. O, proszę. No to teraz to jesteśmy tak jakby nieśmiertelni, tak mi się wydaje. Okej, wskoczymy sobie tu. Wow, 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 trzeba uważać. Dobra. Opa. No proszę, tu możemy niszczyć te obiekty. No proszę, nawet skorupy możemy niszczyć. No, bardzo ciekawie. No i przeszliśmy ten etap. Pamiętam jeszcze rodzina Adamsów była. Był też taki zielony ludek, który mi machał takim długim jęzorem i wytworzył taką dużą łapę. Była ta goal, czyli ta piłka nożna, gdzie się, słuchajcie, kopało, prawda, tornada, pioruny. Super, naprawdę. To były piękne czasy. Ojejku, już pamiętam ten etap. Bo to są po... Jejku, co on tak wysoko wskoczył? O kurka. Ciebie weźmiemy, mój drogi. Jedziemy jeszcze raz. Nie zrażamy się tym. Oho, ho. No dobra. Trzeba uważać tu na to. O, poziomy coraz trudniejsze, trzeba przyznać. I coś mi się wydaje, że... Ło! Panie mój, ty! Złoty, ale nam się... Oho. Ło! Smoczysko już tutaj jest, no właśnie. No, już zieje tym ogniem. Pan smoczek. Ohoho. Ajejku, ale to nie, ale to skopałem. Jeszcze raz, moi drodzy, może uda nam się przejść ten poziom, kto wie. No ale tak jak mówię, piękne czasy, kiedy grało się właśnie na Pegasusie. Miło wracać do tego, do tych czasów, bo fajnie, fajne gierki były. Naprawdę, niby grafika bardzo słaba, nie było systemu zapisu. To było coś potwornego. Pomyślcie sobie, gracie kilka godzin, a tu nie ma zapisu. I GG, słuchajcie, wtedy. To było coś strasznego. Na przykład prądu zabrakło czy coś. No to wtedy to już były kredki, tak wam powiem. No. Jezu, panie! O, panie. No ale jak? No przecież przeszedłem. No co jest? Co za ludzie, naprawdę. I naprawdę, jak grało się bez zapisu, no to potem prądu nie ma, a ty musisz grać, od nowa wszystko przechodzić. Ten brak zapisu w tych grach na Pegasusie to był straszny problem. No ale mimo to tam się przez chwilę było złym, potem się grało znowu. Pamiętam też Żółwie Ninja mi się strasznie podobali i nie mówię o tej bijatyce w stylu Mortal Kombat, bo Mortal Kombat w sumie też był na Pegasusa, ale była taka gra Wojownicze Żółwie Ninja, gdzie się chodziło po planszach i tam planszy i się wybierało różne postacie. No i to było piękne, bo tam można było nawet na dwóch grać. Grało się na przykład, grałem z moim kuzynem w to,
Naprawdę piękne czasy. W Dizzy też graliśmy, to u niego poznałem Dizzy. Przyjechałem właśnie do kuzyna, no i zaczęliśmy tam grać. I wszystko robiliśmy tak naprawdę na czuja. Na czuja, wszyściutko na czuja robiliśmy. Nie znaliśmy angielskiego, dzieci jeszcze, podstawówka. No to w tamtych czasach, kiedy ja dorastałem, to angielski jeszcze... Jeszcze nie było angielskiego w szkołach, w podstawówce, dopiero potem w gimnazjum. Pierwsza podstawówka, czy nawet zerówka to była, więc pomyślcie sobie. Super, super czasy. Naprawdę coś pięknego. Dobra, zacznijmy od nowej. Co my tu mamy? Lasa, co to jest? A, tylko tyle masz, drogi. Do powiedzenia. Co to było? Najgorsze jest to, że on skoczyć tam nie może. Ta postać jest beznadziejna, ten Simon. Jak ja to mam przeskoczyć teraz? Patrzcie, jak on skacze, masakra. No dobra, weźmiemy kogoś innego. Co to jest? Mega Man. Niech będzie. Mega Man. Dobra, przynajmniej może on będzie jakoś lepiej skakał. Dajesz, Mega Manie. Ło, chłopie. Nie możesz na to wskakiwać, na te... Na te planktony. Chyba będzie wiedzieć o tym. No dobra, może znajdziemy tu jeszcze coś, jakiś pieniążek. Dobra. Hop, hop, hop. Nie, naprawdę miło się to wszystko wspomina. Były piękne czasy swojego, właśnie jak się grało w Pegasusa, a potem dopiero... Bardzo późno w sumie miałem komputer. Ten tam Pentium. O, ale to... Ohoho, trzeba uważać. O, no i możemy sobie iść na skróty zapewne. O, pieniądze dostaniemy. No i przejdziemy sobie ten etap. No i potem dopiero dostałem komputer. Dobra. Aha, czyli tu są jakieś... O Jezu. Jego dodatkowe umiejętności. No ale mapa... Ja ją jeszcze kojarzę tak naprawdę. Bo to jest mapa praktycznie taka sama, jaka była, słuchajcie, w typowym Mario, nie w takiej przeróbce. To sobie przypominam jeszcze właśnie, jak się grało na Pegasusie. No i proszę, maksymalna ilość pieniędzy. Dobrze, moi drodzy, to tak delikatnie wspomnieniami z czasów Pegasusa chciałem wam pokazać właśnie tego typu grę Mario. Mam nadzieję, że sobie możecie w nią zagrać. Gra jest na cda.pl. Super Mario Crossover 2, tak się nazywa. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych tego typu odcinków. Myślę, że nie wiem, czy nie powinniśmy zrobić też serii. Nie wiem, dajcie w komentarzach znać, czy taka seria z grami na Pegasusa, pewnie jest możliwość zagrania, to byłaby dla was ciekawa. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.